Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak z kanału Football TV i dziś zapraszam Was na odcinek poświęcony dosyć kontrowersyjnej kwestii, czyli zwolnieniu Jacka Magiery ze stanowiska trenera Legii Warszawa. Dzisiejsza informacja dotycząca odejścia trenera Jacka Magiery ze stołecznego klubu poruszyła całe środowisko polskiej piłki nożnej. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie uwierzył, że człowiek, który wyprowadził wojskowych z tak głębokiego kryzysu, sięgając z Legią po Mistrzostwo Polski oraz trzecie miejsce w niezwykle trudnej grupie w Lidze Mistrzów, na swoim stanowisku w stolicy nie zdoła przepracować nawet jednego roku. Ekipę legionistów prowadził w dokładnie 50 spotkaniach, ponad połowa z nich zakończyła się zwycięstwem. Co ciekawe, podczas tego całego okresu, kiedy to Jacek Magiera pracował w stolicy, Legia Warszawa była najlepszą drużyną w Polsce. Problem jednak w tym, że na ten dobry wynik praktycznie wpływa tylko postawa legionistów z minionego sezonu. W bieżącym Legia Warszawa ponosi porażkę za porażką. Wszystko zaczęło się od przegranego Superpucharu Polski z Arką Gdynia. Następnie doszło odpadnięcie najpierw z Ligi Mistrzów, a później z Ligi Europy po starciach z przeciętnymi drużynami. Ponadto oczywiście należy pamiętać o przegranych meczach z Termaliką oraz Górnikiem Zabrze. Czarę goryczy przelała jednak fatalna porażka w ostatniej kolejce, co potwierdza sam prezes klubu. Po meczu ze Śląskiem stwierdziłem, że potrzebna jest wymiana całej grupy ludzi, dlatego że Włakow i Magiera odeszli jednocześnie. Decyzja prezesa Mioduskiego wzbudza jednak o tyle duże kontrowersje, gdyż przed miesiącem zastrzegał, że trener Magiera tak szybko nie odejdzie. Szykuję dla niego nowy kontrakt, jesteśmy po wstępnych rozmowach, ale nie ma czasu, by dopiąć szczegóły, ma wielki komfort i spokój pracy. Zwolnienie go to najgorsza rzecz, jaką mógłbym zrobić. Wiele osób zarzuca również prezesowi Mioduskiemu również to, że zwolnił trenera Magierę w złym momencie. Na takie decyzje optymalny wydawał się być początek września podczas przerwy reprezentacyjnej. Wtedy nowy trener miałby czas na poznanie zawodników oraz poukładanie zespołu. Z Łazienkowską pożegnał się także Michał Żewłakow, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora sportowego. Jest on odpowiedzialny za kilka niewypałów, takich jak sprowadzenie trenera Haziego, Chime Chukwu, który jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w Legii, a także Tomasza Necida. Z drugiej zaś strony to również on jest odpowiedzialny za kupno Prijowicza czy Nikolicza. Z kolei nowym szkoleniowcem Legii został Romeo Jozak, człowiek odpowiedzialny za rozbudowę słynnej na całą Europę szkółki Dynama Zagrzeb. W klubie tym przez lata pracował jako dyrektor sportowy. W swoim CV może pochwalić się również pełnieniem funkcji dyrektora technicznego reprezentacji Chorwacji. Przed kilkoma laty na stanowisko szefa akademii zatrudnić chciał go nawet Arsenal. Problem jednak w tym, że Chorwat ma małe doświadczenie na stanowisku trenerskim. Jak do tej pory prowadził tylko drużyny młodzieżowe. Na dziś to by było na tyle. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, a także pobierania aplikacji Fangol, dzięki której możecie być na bieżąco. Link do niej znajdziecie w opisie. Wielkie dzięki i do zobaczenia.